Witam serdecznie. W tym odcinku pokażę, jak zainstalować PHP 8 na Ubuntu 20.04. Mam już serwer Apache. Zapraszam do filmiku z instalacją Apache. Jeżeli go jeszcze nie macie, tego Apache. To tak, instalujemy PHP 8.0. Najpierw wpiszmy polecenie sudo apt install software properties common. Ja już to mam, więc nie będę klikał enter, ale wy kliknijcie enter, jak nie macie. Następnie to polecenie sudo add apt repository tpa Andrej PHP. I też oczywiście po każdym poleceniu enter. Tylko ja mówię, ja już przeszedłem tą instalację. Później sudo apt update. Następnie to polecenie sudo apt install php 8.0 libapatch 2 mod php 8.0. OK. Następnie restartujemy Apache 2, wpisując to polecenie. Sudo systemctl restart Apache 2. Czasami projekt może nie działać. Może to być z tego powodu, że brakuje rozszerzeń. Ja już kiedyś miałem ten problem. Rozszerzenia PHP to skompilowane biblioteki rozszerzające PHP. Żeby zainstalować rozszerzenie, wpisujemy sudo apt install php 8.0 pauza nazwa rozszerzenia. Na przykład, żeby zainstalować MySQL i GD, wpisujemy takie oto polecenie. MySQL i GD mamy. I po zainstalowaniu rozszerzenia trzeba zrestartować Apache. No i żeby zrestartować Apache, no to wpisujemy to polecenie systemctl restart Apache 2. Dobra. Ja już instalowałem. O, mam tutaj akuratnie. PHP minus minus version i mam PHP 8.09 celi i tak dalej, czyli mam zainstalowane PHP 8,
czytam PHP 8. Dziękuję bardzo, wkrótce postaram się nagrać kolejne filmiki. Do zobaczenia. Piszcie w komentarzach, czy Wam się podobało, czy też nie.